Witam serdecznie w dzisiejszym nagraniu. Dzisiejsze nagranie jest najważniejszym nagraniem związanym z gospodarką polską, jakie możecie Państwo zobaczyć. Nie będziemy bardzo szczegółowo omawiać wszystkich zagadnień, tylko zachęcam Państwa do sprawdzenia tych raportów, które dzisiaj będę pokazywał. To jest najważniejsze i najbardziej istotne zagadnienie, jakie Polska się zmierzy w ogóle w swojej historii istnienia. Ludzie tego nie rozumieją i Polacy, i wiem, że to jest kontrowersyjne, ale Zwracam uwagę z punktu widzenia wzrostu gospodarczego tej części świata, Europy Środkowo-Wschodniej. Polacy zwracają uwagę na tematy, ile pieniędzy idzie na finansowanie TVP, czy to są 2-3 miliardy złotych. Ludzie zwracają uwagę na temat aborcji, ludzie zwracają uwagę na tematy, które budzą skrajne emocje, ponieważ wydają się z punktu widzenia życia bardzo istotne. I dla jednych może są istotne, dla innych nie natomiast fakty są takie, że pod tym wszystkim, pod tym śmietnikiem ideologicznym, pod tymi sporami, pod tymi strasznymi historiami spoczywa bomba, która, której wybuch może doprowadzić do wieloletniej recesji, z której Polska nie będzie w stanie wyjść. Jakby wszyscy się podniecają sukcesami Polski na poziomie wzrostu gospodarczego za ostatnie 5-10 lat, pomimo że nie zwracając uwagi na tak zwany element bazy, że na przykład takie państwa jak e, Luksemburg, Irlandia, Holandia, e, oczywiście z punktu widzenia wzrostu PKB, może z wyjątkiem Irlandii, tam e, wzrost w, w ujęciu realnej wartości, na przykład PKB per capita był znacznie większy. Też ludzie nie zwracają uwagi na wzrost PKB per capita, czy wzrost maja, majątku jako takiego po opodatkowaniu, ale nie zwracamy na to teraz uwagi, to nie ma znaczenia. Znaczenie ma to, że pod tym całym płaszczem sporów politycznych, i to powinno być porozumienie międzypartyjne, pod tymi wszystkimi głupotami, który się, o których się teraz mówi, spoczywa bomba, której wysadzenie doprowadzi do końca wzrostu gospodarczego na wiele, wiele, wiele lat. Ja zaraz to udowodnię. Dlaczego tak jest i dlaczego rynek tego nie wycenia? Bo ktoś może powiedzieć, no dobra, ale przecież ja jestem zwolennikiem tezy, że rynek wycenia wszystkie powszechnie zdane informacje. Dlaczego tego nie wycenia? No to jest ciekawa, ciekawa dyskusja. O tym mogę od razu odpowiedzieć, dlaczego? Dlatego, bo rynek nigdy nie wyceni nawet pewnego zjawiska, jeżeli występuje dalej niż 30 miesięcy. Nie ma takiej możliwości. Natomiast ja mówię o czymś, co będzie w 2020. 30, 2030 roku, oczywiście. Czyli o tak zwanym pakiecie 55. No i teraz przejdźmy po kolei przez te zagadnienia. Pierwsza rzecz ja napisałem na twit na, w Twitterze, że Polska przez ostatnie 19 lat, to są konkretne liczby, od wejścia w Unii Europejskiej mamy wielu euroentuzjastów i osoby, które są euro, eurosceptykami w Polsce. No to teraz. Zastanówmy się, jaki jest bilans tych pieniędzy, które są takimi niby ogromnymi pieniędzmi. To jest bzdura. Wcale takimi nie są. Unia Europejska miała inne korzyści, które się niestety powoli wygasają. Mam nadzieję, że wrócą. Przez 19 lat Polska dostała 157 miliardów euro, czyli około 700 miliardów złotych od Unii Europejskiej. Natomiast bezpośredni koszt wprowadzenia tak zwanego pakietu 55. To jest 2500 miliardów, ja się tu nie pomyliłem, to nie jest 250 miliardów. To jest 2500 miliardów, czyli 2,5 biliona złotych do 2030 roku. Dopisałem, nie liczę kosztu pośredniego. Zaraz powiem dlaczego. Na czym on polega. Ale my nie jesteśmy w stanie go policzyć, ponieważ jeżeli powstaje dyslokacja, przykładowo produkujemy energię o załóżmy dolara drożej niż moglibyśmy ją produkować. Oczywiście wartość jest znacznie większa, tylko daje taki przykład, niż moglibyśmy produkować w innym scenariuszu gospodarczym. I ten koszt jednego dolara jest przerzucany na przedsiębiorców, ten koszt jest przerzucany na konsumentów i konsumenci muszą wydawać o wiele więcej, mają mniejszą akumulację bogactwa. I realny koszt jest znacznie, znacznie większy. To dotyczy każdej rzeczywistości ekonomicznej, każdej. Dosłownie każdej. Więc to nie jest pomyłka. Polska dostała 700 miliardów złotych, a zostanie na nią nałożony. Bezpośredni koszt 2,5 tysiąca miliardów. Nie wpisałem bilionów, bo ludzie w Polsce nie są w stanie w ogóle myśleć kategoriami tych liczb. My się podniecamy 2 miliardy złotych na telewizję polską i ludzie to coś tam rozumieją. Że jest, jakie to duże pieniądze, przecież za to można byłoby niesamowite rzeczy zrobić. To jest nic. To jest nic. Państwo musicie to wreszcie zrozumieć, jeżeli w impas w Unii Europejskiej nie rozwodni tego. Ja uważam, że rozwodni. Więc ja też nie nagrywam tego filmu pod tytułem Buduję straszną historię i w ogóle załammy ręce, i najlepiej w ogóle się poddać. Nie, ja mam pozytywny przekaz, bo uważam, że to zostanie rozwodnione. Już jest powoli rozwodnione. Ale zakładamy dzisiaj taki negatywny scenariusz, to by było, gdyby nie zostało rozwodnione. 2,5 miliarda złotych. E, 2500 miliardów złotych, czyli 2,5 biliona złotych. To jest znacznie więcej niż Polska kiedykolwiek otrzymała przez te 19 lat łącznie. Dostała znacznie mniej od Unii Europejskiej. I teraz coś może powiedzieć. Zaraz się pojawiają sceptycy. Co ja tam za głupota powiadam? Skąd mam tą liczbę? No i fakty są takie, że bank, PKO, SA, Przeprowadził raport. Ten raport moim zdaniem jest konserwatywny. Czyli ja uważam, że tutaj jest wiele rzeczy niedoszacowanych, ponieważ tutaj są pewne założenia, które są zmienne, nie są stałe. Ja zachęcam wszystkich do sprawdzenia tego raportu. Jak ktoś pisze o wpływ Fit for 55 na polską gospodarkę, raport wyskoczy mu. To nie jest tajemna wiedza, którą ja gdzieś tam zdobyłem od tego banku. To jest konkretny raport. Mamy przed... Konkretne koszty w różnych scenariuszach. Scenariusz pakiet 40 okrojony i pakiet 45. I jest to jasno, konkretnie podzielone. Gospodarstwa domowe, energetyka, budżet państwa. Każdy to jest naprawdę całkiem dobry raport. Tu trzeba pochwalić Bank PKSa. Ja uważam, że te założenia tak są. Trochę zbyt konserwatywne dla pakietu 55. Bo one zakładają yy, o wiele bardziej stabilne otoczenie ekonomiczne, a ja uważam, że przed podwyższone ceny nieruchomości w Europie Środkowo-Wschodniej będzie jeszcze spowolniony wzrost gospodarczy. Yy, I pewne szoki cenowe mogą jeszcze mocniej wpłynąć na gospodarkę. Więc macie tutaj Państwo konkretny podział od sektora energetycznego. Yy, jeżeli chodzi o to, jaki musi być ten miks energetyczny, jaki jest koszt wygaszania kopalni, w scenariuszu pakietu 40, pakietu 55, e, uprawnienia do emisji CO2, jeżeli chodzi o łączny roczny koszt nabycia. On też jest bardzo konserwatywny, on nie zakłada możliwości znaczącego wzrostu wynikającego z braku impasu. Gdyby tego impasu nie było, ja zakładam, że będzie. To samo dotyczy się wszystkich branż. Fakty są takie, że najmocniej ucierpi również branża budowlana. I przerzucane koszty na konsumentów. I przypominam, że branża budowlana z rynkiem nieruchomości, z całym tym sektorem, stanowi ogromną część polskiej gospodarki, bo fakty są takie, że bezpośrednio stanowi 15%, a pośrednio będzie ponad 30% stanowiła na polskiej gospodarki, która obecnie utrzymuje wzrost gospodarczy w Polsce. Bo żadna technologia w Polsce bardzo mało wpływa na wzrost, to nie jest jakby rynek amerykański. My nie mamy. Mówię o rynku polskim. Nie ma takiej możliwości dzisiaj, żeby powstała w wysokiej jakości globalna technologia, która byłaby w stanie wytrzymać te przeciążenie, jakim jest właśnie ten pakiet 55. Ja tutaj będziemy tak szybko przechodzić. Jeżeli chodzi o samochody elektryczne, jaki to jest również koszt dla firm. Pośredników, czyli też może powiedzieć, że w Polsce przecież nie ma przemysł samochodowy praktycznie nie istnieje, tak, ale są przecież. Montownie tych samochodów, firmy pośredniczące. My nie jesteśmy w stanie policzyć tego kosztu. Te koszty tutaj, one są bardzo konserwatywne. Ja uważam, że pośrednie koszty, jakbyśmy budowali scenariusz alternatywny i wiele pracowań ekonomicznych posługuje się alternatywnymi scenariuszami gospodarczymi, to łączny skumulowany koszt może wynosić e, nawet i 4 biliony, czyli 4 tysiące miliardów złotych. Przypominam, to jest Największe zagrożenie, jakie Polska w ogóle ma w swojej historii istnienia. Ktoś może powiedzieć, a co ja tam takie głupoty opowiadam. Mówię o zagrożeniu gospodarczym, mówię o jakichś tam kwestiach militarnych, a więc tutaj też nie chcę, żeby ktoś mnie na to posądzał, natomiast ktoś może powiedzieć, no dobra, ale ile to jest w stosunku do gospodarki? Wystarczy naprawdę używać Google'a. Polskie PKB w złotówkach. Polskie PKB to jest 3000, czyli 3 miliony zł, czyli 3000 miliardów złotych. Czyli uwaga, koszt to jest 2,5 tysiąca miliardów, natomiast wartość gospodarki to jest 3000 miliardów. Czyli to oznacza, że negatywne ustawodawstwo w najbardziej szalonej odsłonie, jakie mogłoby zostać prowadzone w Polsce, ja nie wierzę w to i to jest niemożliwe, żeby to przeszło, ale zróbmy dzisiaj takie właśnie, taki scenariusz alternatywny. Zabawmy się w yy, strasznego przewidywacza historii. Polska, państwo z tysiącletnią historią, również się oczywiście te granice zmieniały, raz istniało, raz nie istniało. Natomiast łączna wartość, przecież po, to nie jest tak jak niektórzy myślą, że w 1989 roku polskie PKB wynosiło zero. No nie, miało konkretną wartość, która jest określana w dolarach. Zazwyczaj w jakiejś walucie rezerwowanej w danym czasie. I fakty są takie, że państwo, które ma tysiącletnią historię, wytworzyło wartość, wytwarza dzisiaj wartość x. I wytworzyło wartość na poziomie 3000 miliardów złoty, i pojawia się Unia Europejska, która chce nałożyć negatywne ustawodawstwo, które wynosi prawie tyle, co całe PKB, które zostało wytworzone e, przez te tysiąc lat. Mam nadzieję, że Państwo rozumiecie jakby wpływ tego. Ja wiem, że trochę robię taką grę populistyczną, celowo, żebyście zrozumieli Państwo, jaki jest, jakie tu jest niebezpieczeństwo. I ktoś może powiedzieć: No, dobra, ale przecież gospodarka rośnie, ale przypominam, gospodarka nie będzie miała tak silnego wzrostu, jak wszyscy zakładają, przez rynek nieruchomości. Więc jeżeli założymy, że polska gospodarka będzie rosła, zakładamy, że będzie rosła, że po drodze się nie pojawi niespodzianka w postaci odwrócenia cyklu kredytowego w Stanach, a się pojawi prędzej czy później, to szczerze szybciej niż wszyscy zakładają. Czyli, załóżmy taki scenariusz. Że polska gospodarka średnio się będzie rozwijała te 3,5% czy te 3%. To daje rocznie wzrost na poziomie ILU 90 miliardów. Więc koszty są nieprawdopodobne. Nieprawdopodobne. Unia nie jest w stanie tego pokryć. I dlaczego Polska jest tak bardzo tym, dotknięta tym negatywnym ustawodawstwem? Z jednego podstawowego powodu. Polska nie przeżyła transformacji energetycznej od 30 lat. Ludzie się podniecają sukcesem gospodarczym Polski, który jest całkiem niezły. Natomiast nikt, nikt nie zwraca uwagi na błędy administracyjne. Tak zwane, ja to czasami daję takie porównanie, nie chcę obrazić żadnego państwa, ale skoro nawet takie małe państewka, które ja czasami mówię, że są głupia, wcale takie głupie nie są, jak Czechy czy Słowacja, były w stanie zabezpieczyć się energetycznie na poziomie energii atomowej, to o czym w ogóle mówimy? Polska nie była w stanie tego zrobić. Polska nawet przez 30 lat. Nie jest w stanie załatwić ponad 30 lat, nie jest w stanie załatwić sprawy reprywatyzacji nieruchomości. Takich nam, na, nawet, ja nie mówię tutaj o kwestiach spółek skarbu państwa, bo to jest inna rzecz. Ja mówię o nieruchomościach mieszkalnych. Mamy spadkobierców, tylko nadal tutaj nie zostały regulacje przeprowadzone, żeby raz, raz na zawsze rozwiązać ten problem. No i oczywiście powstawały różne machajki. Które wykorzystywały to idiotyczne ustawodawstwo, które było napisane przez idiotów. Podobnie zresztą jak większość aktów prawnych w Polsce. No, i polska gospodarka nie rosła dzięki politykom. Tylko pomimo, to jest cud, rzeczywiście, że w tak głupi, w, takich, w takiej głupocie na poziomie legislacji powstało państwo, które no całkiem nieźle wzrosło gospodarczo, tak powiedziałem. To nie jest taki sukces, jak wszyscy uważają, że najszybciej w ogóle w Europie i tak dalej. A w wartościach może wzrostu PKB procentowego, jeden z najszybszych wzrostów, to fakt. Ale jeżeli byśmy mieli jeszcze, wzięli inne miary pod względem wzrostu bogactwa, wcale te wartości nie są takie zadowalające. W szczególności, jakbyśmy jeszcze uwzględnili to bogactwo w dolarach. Ale to się zmienia, to jest jakby zupełnie inny temat. Nie będziemy się tego poruszać. Więc... Zrozumcie Państwo, wartość PKB to jest 3 biliony złotych. Negatywne ustawodawstwo, 2,5. Żadne, nawet jeżeli to by zostało nagle wprowadzone, dzięki Bogu nie jest. Ale gdyby to było nagle wprowadzone, to wpływ byłby znacznie większy niż FAS-157, który wywołał po wielkim kryzysie największy kryzys finansowy w ogóle w historii. Czy wreszcie ludzie mogą, muszą, mogą się tym zająć i rynek tego nie wycenia? Więc, jak ktoś mówiła ja sobie, poinwestuje 30 lat w Polsce. Rynek ma w nosie to, co będzie w 2030 roku. Dlaczego? Ponieważ wie, że po drodze elementy impasu, wyceny, rozwodnienie, pogorszenie, wahadło polityczne będzie zmieniało tą rzeczywistość, więc, rynek nawet nie próbuje tego wycenić. Ale koszty są astronomiczne, są nie do pokonania. Więc ja od razu tutaj mówię, że jeżeli ktoś jest euroentuzjastą na tym kanale, ma do tego prawo, i Unia Europejska, jako twór polityczny pod tytułem przepływ towarów, usług, kapitału ludzkiego, również o, z jakimiś pewnymi elementami impasu wewnątrz struktur w postaci jakiegoś sądu europejskiego, który nie ma pierwszeństwa w wydawaniu, w narzucaniu ustawodawstwa, ale może blokować bardzo kontrowersyjne ustawodawstwo, które narusza. Międzynarodowe umowy gospodarcze, więc nie super państwo federalne, czy, pa, czy państwo nawet niefederalne, już państwo centralnie zarządzane, tylko Unia Europejska w postaci instytucji zewnętrznej, jako taka ostoja organizacja, która zabezpiecza interesy pewnych stron, jako taki trochę sąd, z porozumieniem tych państw, to jest świetne rozwiązanie. Ale Unia Europejska, jako instytucja, która narzuca tego typu ustawodawstwo, no to jest najgłupsza rzecz. Jeżeli fakty są takie, wiem, że teraz to powiem, ktoś może powiedzieć, o, jestem eurosceptykiem, w ogóle jestem wariatem. Ale gdyby Unia Europejska nie rozwodniła tego i kazała Polsce przyjąć to ustawodawstwo, to Polska powinna oczywiście wyjść z Unii Europejskiej albo tego nie robić, nie wprowadzać, ponieważ koszty są za duże. Wzrost gospodarczy, nawet w najbardziej optymistycznych scenariuszach, nie zrekompensuje tego kosztu. I to jest koszt bezpośredni, który przedstawia PK w swojej analizie. To jest koszt bezpośredni w jakimś tam konserwatywnym scenariuszu, który y, tu mamy w wartościach w euro, miliardach. Więc w tym najgorszym scenariuszu y, z tymi pożyczkami ten koszt jest astronomiczny, nie do pokonania nie, może, nie ma możliwości w ogóle wykonania a, tego projektu. Co jest jeszcze istotne koszty których my nie widzimy, właśnie wynikają z pewnych alternatyw i z tego, że jeżeli w danym państwie panuje dane ustawodawstwo, które zabrania prowadzenia działalności firmom takim, 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 to te firmy wychodzą za granicę, gdzie nie ma tego ustawodawstwa i to jest kolejny koszt. Długofalowy. Więc my nie jesteśmy w stanie policzyć. Bezpośredni koszt to jest około 2,5 biliona złotych, jest nie do pokonania. Możecie Państwo zresztą sprawdzić, jakie to są rewelacyjne rzeczy na stronie Rady Unii Europejskiej, związane z pakietem 55. Możecie Państwo, że to jest prosta strona, naprawdę jest zbudowana, tego nikt nie czyta. Natomiast, nawet taka głupia rzecz jak system CEBAM, o którym mówiliśmy, to jest ogromne zagrożenie. W praktyce, ten system CEBAM oznacza, że Unia Europejska, która tak stosunkowo mało produkuje i sprowadza towar ze Stanów Zjednoczonych z Chin, będzie dodatkowo opodatkowywać ten towar. W stosunku, uwaga, do tego, ile wymagane było e, zużycie jakiej wartości dwutlenku węgla przy produkcji tego towaru w innym państwie, które nie spełnia pewnych norm. Naprawdę, żeby coś takiego wprowadzić, trzeba być id, trzeba być idiotą. Ponieważ to państwo nie ponosi realnie żadnych kosztów, jeżeli Unia Europejska nie ma alternatyw w postaci własnej produkcji. Jakby Unia Europejska była hubem produkcyjnym na całym świat, byłaby Chinami świata, czy Chinami, Indiami i Stanami Świata, gdzie poza Unią Europejską nie byłoby półprzewodników, nie byłoby przemysłu, nie byłoby nowych technologii, po prostu to byłaby centrala świata. I też jakby Europa zapomina trochę o tym, że to nie jest epoka wielkich odkryć. Europa dzisiaj została zmarginalizowana, nie jest tym, czym była 300-400 500 lat temu. Świat, globalny rynek akcji może sobie dobrze radzić z Europą, która ma wzrost gospodarczy. Niestety. Więc, yy, impas w Stanach, który skręca w stronę republikanów, którzy są bardzo przeciwko wprowadzaniu norm. Nawet Biden jest przeciwko, on żadnych praktycznie norm nie wprowadził, jeżeli chodzi o emisję dwutlenku węgla. Stany na poziomie lokalnym mogą to też ustalać, to jest fakt. Przypominam, panele słoneczne w Georgii to były bajki. Nie tylko, same są bajki oczywiście tutaj opowiadane. Mam taki najprostszy przykład. Ludzie związani z Bidenem mówili: Należy w Zaktoce Meksykańskiej zamknąć wydobycie ropy naftowej i tych konkretnych złóż, które, które znajdują się na terenie federalnym pomiędzy terenem federalnym a stanowym. Louisiana i wyrok sądu w Luizjanie stworzył impas i nie można było tymczasowo wykonywać, natomiast to zostało. Następny wyrok był e, pozytywny. I Biden, pomimo nacisku, zezwolił korzystanie z terenów federalnych prywatnym firmom w celu wydobycia ropy naftowej, czyli Biden wcale nie jest przeciwko temu. A poza tym władze stanowe w Luizjanie się zmieniły. Gubernatorem od paru dni. Jest republikanin, który ma, bym powiedział, skrajne podejście co do wydobycia jakichkolwiek surowców, bo on jest w ogóle przeciwnikiem jakiejkolwiek regulacji. Jakichkolwiek. To jest facet, który by w Unii Europejskiej był określony jako far right, czyli skrajna prawica. Więc władze w tych regionach się też zmieniają, ponieważ ludzie widzą, jaki to ma wpływ na ich stan portfeli, na koszt gospodarczy. I uwaga, to jest. Od 2014 roku Luizjana nie miała gubernatora republikanina. A teraz ma. I też jeszcze tak skrajnego, ponieważ wcześniej republikanie tam się żarli między sobą i demokraci wygrywali to. Zamiast to się skończyło. Pojawił się konkretny kandydat skrajny, który to przyjął. Macie państwo: graniczny podatek węglowy. To nie jest tak, że ja to wymyśliłem. Mechanizm dostos dostosowywania cen na granicach z uwzględnieniem emisji CO2. Ma zapobiec sytuacji, w której działania. Produkcyjne Unii będą niewidoczne przez emisji poza jej granicami. Są idiotami. Nikt się nie będzie ich systemem przejmował. Oni są idiotami, zwariowali ci ludzie. Dlatego potrzebujemy impasu, ponieważ działania Unii Europejskiej, Chiny będą miały gdzieś. Wzrost ilości produkcji dwutlenku węgla w Chinach jest najwyższy w historii rośnie. W Stanach. Jest płaski, jest trochę mniejszy, natomiast zobaczycie Państwo, jak będzie to wyglądało po 2024 roku. To jest brzducha. Ja tutaj nie przeczę, że dwutlenek węgla, natomiast tutaj to, to jest ważne. Ja nie będę zajmował się kwestiami dwutlenku węgla. Fakty są takie, że rynek najlepiej wycenia rzeczywistość od 3 do 30 miesięcy. I gdyby nam groziło za 30 miesięcy katastrofa związana z dwutlenkiem węgla, rynek by to wycenił, a tego nie wycenia. Więc to jest fakt. Wielokrotnie to mówiłem, dlaczego tak jest. Czy długoterminowo mogą być jakieś problemy? Nie ma tutaj konsensusu naukowego. Różne urzędy, różne statystyczne, również ostatnio w Norwegii, zwracają uwagę, że działalność człowieka wcale nie musi być tak istotna, jak to początkowo zakładano. I tak mniej więcej co 30-40 lat zmienia się podejście do, i badania się zmieniają do kwestii klimatu. Przypominam, że w latach 70. konsensus naukowy zakładał globalne oziębienie, a nie ocieplenie. to nie są bajki, no to są dane, pokazywaliśmy to. Kolejne niebezpieczeństwo. Pan Morawiecki. Fakty są takie, że telewizje i gazety propisowe mówią, że... Propisowskie mówią, że pan Morawiecki nie podpisał Fit, fit for 55. Natomiast trochę niżej zejdziemy. O, I pan Ziobro przyznaje, że Polska podpisała Fit for 55 i wspomożemy w odejściu Polski od tego pakietu. Żyjemy w świecie absurdu. A jeszcze inne gazety e, mówią, że premier Morawiecki nie mógł zablokować pakietu 55, więc mamy trzy narracje. My żyjemy już w, tak, e, w takiej głupocie, e, że jakby są trzy różne narracje trzech różnych gazet. Natomiast zamiast powiedzieć sprawę jasno, jakie są fakty, no i fakty są takie, że pan Morawiecki w najbardziej istotnym głosowaniu i podpisaniu, gdzie mógł wykorzystać swoje weto, nie zrobił tego i zatwierdził pakiet 55. Więc tutaj jest też problem na poziomie impasu polskiego. Czy przypadkiem zarówno Prawo i Sprawiedliwość jak i opozycja nie będzie chciała tego wprowadzić, no bo no są konkretne działania pana Morawieckiego. Nie jest tak, że PiS jest przeciwko pakietu 55, a przypominam, to jest koszt i to mnie to dziwi, bo, bo na przykład pan Sasin jest przeciwnikiem pakietu 55. Natomiast jego kolega partyjny, pan y, premier Mateusz Morawiecki, no właśnie nie, za, nie zablokował pakietu 55, więc o co tutaj chodzi? W tym najbardziej istotnym momencie. Bo ludzie zwracają uwagę jeszcze na ostatnie głosowania. Zachęcam do sprawdzenia to jest portal morski.pl. Tu mamy głosowania, ciekawe wypowiedzi związane z na przykład ustanowieniem CEBOM. Jak widać większość Państw głosuje albo za, albo się wstrzymuje. Polska jest tutaj rzeczywiście była bardziej przeciwko niż za. Ale to już jest za późno, wcześniej można było to blokować cały system, teraz to są tylko szczegóły i najgłupsze państwa to są oczywiście Portugalia, Hiszpania, Grecja, to są, tutaj jest jakby strach pomyśleć co siedzi u europosłów tych państw w głowie, dlatego ja liczę na impas, dlaczego? Bo w tych państwach mamy straconą dekadę albo stracone 20 lat. No i oczywiście Estonia, Estonia, która jest w Polsce kreowana jako świat meritokracji, geniuszy ekonomicznych, świetnych ekonomistów, oni są dokładnie tak samo uzależnieni od węgla jak Polska, głosują za negatywnym ustawodawstwem, więc oni tak naprawdę zupełnie nie wiedzą co robią, zupełnie nie. To Estonia to jest taki przykład państwa, które raz robi dobrze, raz źle, raz dobrze, raz źle, więc to jest taka wymiana, włączenie żeglugi morskiej do systemu ETS, czyli znowu sprzedaż uprawnień dwutlenku węgla. Ten cały system również, jak i, nawet Polska wstrzymała się w głosie. No, to jest absurd. Jakby nikt na to nie zwracał uwagę, Dlaczego? Bo nawet ci europa, europarlamentarzyści, oni też nie zwracają uwagi na co głosują, bo nie mają pojęcia co robią. Jeżeli w Polsce do Sejmu i do Senatu wchodzą ludzie, którzy by nie skończyli gimnazjum, czy tam dzisiaj szkoły podstawowej z zakresu podstawowej wiedzy geograficznej, To o czym my w ogóle mówimy. A, więc to jest jakby świat absurdu. A, widzimy żegluga powietrzna również, Polska tylko przeciw, wstrzymanie się lub za. Jakie państwo, oczywiście jak Irlandia czy tam Luksemburg, to on w ogóle nic nie odczują. Czy nawet Niemcy, które to są wyjątkowo głupie, akurat Francja robi też głupią. I tam myślę, że impas najbliższy wybory zmiecie te pomysły szalone. Natomiast fakty są takie, że yy... Jest duże ryzyko, duże niebezpieczeństwo tych rynków, które są wrażliwe na tego typu ustawodawstwo. naprawdę dziwią państwa bałtyckie, takie jak właśnie Litwa, Łotwa, Estonia, których proces gospodarka energetyczna wcale nie jest dobrze zdywersyfikowana. Eurobankruci, jak Grecja, Hiszpania, Włochy, również tam nie ma w ogóle jakiegokolwiek zastanowienia się. No bo tak jak powiedziałem, są państwa, są zwycięzcy, są przegrani. Nawet najbardziej szkodliwe ustawodawstwo nie stworzy takiego przegranego w postaci, nie wiem, Holandii, która jest bramą do Europy z Rotterdamem, czy o, takie duże gospodarki jak Francja czy Niemcy jakoś przyjmą to. Luksemburg jest serce no, finansowe Europy, a, więc tam też nic się strasznego nie stanie, czy Austria, która jest okopana ze Szwajcarią, jeżeli chodzi o to ustawodawstwo i. W Austrii zresztą się pojawi znowu impas, bo Austriacka Partia Wolności o, wraca na stary tor. Ja myślę, że tam też dojdzie do impasu na poziomie Unii w wyborach do Europarlamentu, więc ja myślę, że te głosowania to jest straszna historia, ale one nie będą miały tak dużego wpływu, bo koniec końców to zostanie rozwodnione. I teraz my widzimy. Ja zachęcam do obserwowania pana Tomasza Narkuna na Twitterze, który o tym mówi, zwraca uwagę. Że negatywne ustawodawstwo, które powstało, czy on nie nazywa tego negatywnym ustawodawstwem, ja to nazywam negatywnym ustawodawstwem, które powstało ze względu na działania Unii Europejskiej, jest przedłużone w czasie. Wielka Brytania, która wyszła, rusz mówi, że nie tam 2030, tam 45 i tak dalej. To jest dobre, bo to jest odkładanie kosztów w czasie i należy to obserwować, co jest istotne. Yy, jest też problem o charakterze prawnym. Przez to, że Unia Europejska jako takie trochę superpaństwo w połączeniu z, e, z tym, że to superpaństwo nawet nie jest w stanie dostosować przez tą biegunkę legislacyjną ustaw zgodnie z tym, co jest w danych państwach członkowskich, no to my żyjemy naprawdę... Jeżeli chodzi o ilość biurokracji, nigdy w historii Europa nie była tak, tak bardzo zagrożona na poziomie oczywiście tej e, przeregulowaniu gospodarczym tego szaleństwa z punktu widzenia między innymi właśnie przez Unię Europejską. Ponieważ nie da się pogodzić superpaństwa z państwami członkowskimi, które mają zupełnie inne ustawy, i nawet konstytucja Polski jest sprzeczna z, z podstawowymi dyrektywami Unii Europejskiej, jakby nikt ta nie zwraca uwagi. My nie żyjemy w świecie prawa. Ja jestem zwolennikiem rzeczywistości, gdzie przestrzega się PRAWO, a nie rzeczywistości, w której wszystko jest robione no tak byle jak, albo zgodnie z gadaniną ludu. Prawo ma być na pierwszym miejscu w, w gospodarce, która no ma, ma, jaki, mieć, ma mieć jakąś przyszłość gospodarczą na poziomie wzrostu, wzrostu zamożności, no chyba to jest jasne. I to już, uwaga, to nie jest tak, że ja to wymyśliłem. O tym już mówił Adam Smith w XVIII wieku. Żeby gospodarka się rozwijała, musi być chociaż sprawne sądownictwo i system prawdy. No. Więc yy, jakby Europa się stara, no, co, cofa się o trzy, 300 lat, no, niestety, ja tak od razu mówię, przypominam, bo ktoś zaraz wyciągnie tą wypowiedź z kontekstu. Ja zakładam, żeby świat będzie lepszy niż wszyscy zakładają. Ponieważ dojdzie do impasu, jest duże napięcie, ale zwracam uwagę, co by było gdyby, żeby Polacy pamiętali o tym i żeby za bardzo nie podniecali się tematami, które nie mają znaczenia, bo to jest typowe dla inwestorów. Ja zwracam się do inwestorów na tym kanale. Kenneth Fisher mówi następującą rzecz: Umiejętność interpretacji rzeczywistości w sposób prawidłowy, ale inny, w momencie, kiedy wszyscy inni zwracają uwagę na rzeczy, które nie mają znaczenia, daje największą przewagę inwestorowi. Nie trzeba poszukiwać rzeczy, o których nikt nic nie wie. To jest bardzo trudne. Poszukiwanie rzeczy, które nie są powszechnie znane, prawie nigdy nie wychodzi. Natomiast umiejętność interpretacji rzeczywistości w sposób prawidłowy daje największą przewagę inwestorowi. Czemu inwestorzy w Polsce tego nie rozumieją? Wszyscy mówią o wzroście rentowności obligacji. Natomiast nikt nie, nie zadaje pytania, czy kiedykolwiek i czy teraz obligacje ich wzrost rentowności wpływały częściej negatywnie czy pozytywnie na akcje dlaczego miałoby wpływać negatywnie? To jest przykładowe zagadnienie. Tych zagadnień jest wiele. Mamy długą historię ceny do zysku, mamy długą historię różnych zagadnień, różnych mitów i legend z mchu i paproci, które są nieskończoność powtarzane i inwestorzy cały czas opowiadają to samo głupot. Cały czas. Ludzie skupiają się na krótkim terminie, nie na długim terminie. Zwracają uwagę na krótkoterminowe trendy, a nie długoterminowe trendy. Nie rozumieją, jak działa impas polityczny, wyśmiewają to. A potem zadają pytanie: dlaczego to wzrosło? Pewnie przez dodruk. Dlaczego to spadło? Pewnie przez brak dodruku. I cały czas opowiadanie tych samych głupot nikt nie precyzuje, czym jest dodruk, jak te pieniądze powstają. I to samo odczy się negatywnego ustawodawstwa w Polsce. Cały czas opowiada się te same głupoty. Te same. Nie zwracając uwagi na to, jaka jest, jakie są fakty, żeby ktoś tutaj nie pomyślał, że ja zmyśliłem te przypływy z Unii, macie Państwo korzyści z jednolitego rynku. Problem jest taki, że te korzyści również niestety są rozwadniane. Skąd my to wiemy? Ponieważ razem z powstawaniem super państwa Unii Europejskiej limity związane z transportem towarów, z przepływem e, również kapitału na poziomie firm, przez ustawę o przeciwdziałaniu praniu brudnych pieniędzy AML, przez całą masę rzeczy, przez negatywne ustawodawstwo środowiskowe, przez negatywne ustawodawstwo uderzające w inwestorów indywidualnych, które spowodowało to, że większości państw Unii Europejskiej, tzw. profesjonalny inwestor, nie może inwestować w. Instrumenty finansowe z USA, przez negatywne ustawodawstwo, które dotyczyło każdej dziedziny życia, koszty są znacznie, znacznie, znacznie większe i one zaczynają się kumulować. I niektóre państwa to widzą, że trzeba zmienić Unię Europejską. Trzeba. Ponieważ nie może istnieć blok gospodarczy, w którym niektóre państwa tła, płacą 2,5 biliona złoty. W stosunku do wartości gospodarki 3 biliony złotych, niektóre praktycznie nie płacą nic, nie może istnieć blok, blok gospodarczy, w którym Hiszpania ma zerowy wzrost gospodarczy i Portugalia od 20 lat, a Grecja jest poniżej poziomu przed 20 lat. Już to jest świat absurdu, pomimo globalnego wzrostu gospodarczego, nie może istnieć świat, a w którym Europejski Bank Centralny razem z walutą Euro, która przynosi więcej. Kosztu niż korzyści dla całej gospodarki. to mówią banki centralne. Pokazywałem raporty na Twitterze, zachęcam do obserwowania. A euro przyniosło korzyść, też ta korzyść jest bardzo, bardzo, bardzo wątpliwa Holandii i, nie wiem, yy, i tutaj dla gospodarki niemieckiej. Natomiast wszystkie inne państwa, które wprowadziły euro, straciły na tym znacząco. Natomiast nadal jest nacisk Unii Europejskiej na wprowadzanie euro. No przecież oni są, to są ludzie, którzy. 100-200 lat temu, gdzie jednak ta merytokracja miała więcej do powiedzenia, oni by... Nie chcę tu nikogo obrażać. My, razem ze wzrostem technologii, powinniśmy podejmować bardziej inteligentne i rozsądne decyzje. Mamy badania, statystyki, superkomputery, sztuczną inteligencję, algorytmy, a poziom odpowiedzi na dzisiejsze problemy spada. Jest coraz gorzej. Z punktu widzenia regulacji jest coraz lepiej, z punktu widzenia nadal wzrostu jakości życia. Ale w pewnym momencie nie będzie możliwości wzrostu jakości życia i rozwoju technologicznego, wszędzie negatywnym ustawodawstwie. Dlatego ja zwracam uwagę na impas. Impas jest dzisiaj najważniejszy w Unii. Nie żadna debata czy aborcja jest dobra czy zła, nie żadne TVP czy jest dobre czy złe, nie, czy tam spółki, skargi państwa są czy ich nie ma, to nie ma tak dużego znaczenia. Znaczenie ma negatywne ustawodawstwo, które może pokrzyżować plany wzrostu. I oczywiście rynek nieruchomości. Ale to też wynika jego siła z negatywnego ustawodawstwa. Dzisiaj będą spory, czy prowadzamy zamiast taniego kredytu dwuprocentowego kredyt 0%? Natomiast nikt nie porusza tematu, co z pakietem 55. Nikt. Ktoś tam o tym coś tam wspomina, natomiast ten temat nie budzi emocji, bo ludzie nie rozumieją liczb. Dlatego ja chcę, żeby widzowie kanału Finansowa edukacja to zrozumieli. Czy to mówię bezskutecznie? Może. Zobaczymy. Zobaczymy, jakie będą tego rezultaty. Yy. Tu macie Państwo wzrost gospodarczy Polski w ostatnich latach. On tak się bujał, był całkiem niezły. A Oczywiście był całkiem, całkiem niezły za te ostatnie lata. Natomiast ja przypominam, to jest też dobre, dobre odniesienie. Fakty są takie. Dzisiaj gospodarka jest najbardziej złożona. Od razu mówię. Fakty są takie, że w świecie spadających cen nieruchomości, tu macie Państwo świat spadających cen nieruchomości, ten średni wzrost gospodarczy jest poniżej 3% i płaskich cen nieruchomości. Dopiero w świecie wzrostu cen nieruchomości gospodarka może sobie tak dobrze radzić na rynkach rozwijających się. I to na każdym rynku jest silna korelacja dla. 3 miesięcznej zmiany ceny w stosunku do raportowanych danych. Bardzo silna korelacja pomiędzy siłą wzrostu gospodarczego od pewnego poziomu do wzrostu cen nieruchomości, powyżej oczekiwań lub powyżej średniej czy mediany z ostatnich 10 lat. Każdy wzrost powyżej średniej napędzał jeszcze bardziej wzrost. To jest tak proste, a jednocześnie tak mało osób to rozumie, bo myśli, że w dzisiejszym świecie spadek cen nieruchomości będzie dobry. No, może będzie dla niektórych konsumentów dobry, ale jak powstało negatywne ustawodawstwo, które stworzyło dysproporcje wartości rynku do PKB, no to spadek tej dysproporcji będzie negatywny dla PKB. No przecież to jest chyba istotne i proste do policzenia, ponieważ zabudza całe modele wyceny. To było na tyle. Musicie Państwo zrozumieć, to jest najważniejsze. Nie opowiadanie tych głupot. Tylko negatywne ustawodawstwo. I nie naśmiewajcie się Państwo z impasu politycznego, bo to jest kluczowe. To jest kluczowe. Bez tego nie widzę dalszego silnego wzrostu gospodarczego w większości państw Unii Europejskiej. Życzę wszystkiego dobrego. Zachęcam do zastanowienia się nad tematem, co dzisiaj naprawdę jest istotne dla rynku. Na pewno to nie jest system. Pakiet 55, ponieważ rynek nie wycenia tego tak daleko, ale co jest ważne długoterminowo z punktu widzenia ludzi, którzy chcą żyć w Polsce. Bo oczywiście tam wielu osób to nie będzie dotyczyło, ale ja zwracam uwagę na to. To jest też powód, dla którego yy, przeważanie Polski za wszystkie pieniądze to nie jest dobry pomysł, bo tutaj mamy element podwójnego impasu. Jeżeli partie są euroentuzjastyczne, a nie ma impasu w Unii, dzisiaj on jest bardzo słaba, ale jest, będą duże problemy. Zachęcam do śledzenia kanału Finansowa Edukacja i Twittera. Również wejścia na stronę Finansowa Edukacja, gdzie możecie Państwo zobaczyć, yy, czym tak naprawdę się zajmujemy i co możemy Państwu zaoferować. Pozdrawiam.